Więc kontynuujemy temat geopolityczny. Byliśmy na temat Turcji. Jeśli chodzi o... Byliśmy na prowokacje rosyjskie tutaj w basenie Morza Bałtyckiego. Plusmorskie prowokacje. Plusmorskie prowokacje. No ale tak naprawdę Rosjanie to jest to dla mnie te morskie prowokacje. To są gesty bezradności, bo tak naprawdę przy przystąpieniu Finlandii do Szwecji i Finlandii do NATO, no to właściwie to się stał basen Morza Bałtyckiego. Wewnętrzny morze. Wewnętrzny morzem NATO. No przecież te siły rosyjskie w Sankt Petersburgu to są zblokowane. No nie mają żadnego ruchu, więc... Zapytam w takim razie jedna rzecz, bo jesteśmy w tym samym klubie, co powiedzmy Niemcy. Ale tak zastanawiam się, czy oni grają mimo wszystko... Formalnie. No właśnie, formalnie. Do tej samej bramki, czy nie, bo czasami mam wątpliwości. No dwulicowa to jest gra, z całą pewnością. No przecież budowanie Putina przez Nord Stream. No dokładnie. Nikt nie jest naiwny, no przecież... Wiadomo, o co chodzi. Przecież taki mąż stanu, przypomnę, jak Lech Kaczyński ostrzegał przed Nord Stream, mówił, że jest to budowanie zła, pompowanie pieniędzy, za to się Putin uzbroił. I teraz tak, gaz były lansowane przez Unię Europejską piece gazowe, ekologiczne. Przecież to wszystko było takie wspaniałe. Halo! Drogi rządzie, teraz 13 grudnia, wel 15 października, to teraz chcecie likwidować, bo Unia Europejska teraz chce likwidować piece gazowe, bo... Zielony ład. Bo zaraz, już są piece gazowe B, nie? Dobre? Bo teraz już Nord Stream uległ zniszczeniu i teraz już jest gaz. W ten sposób. No tutaj jakaś tutaj logika jest, w sensie brak logiki, ale jakaś konsekwencja jest, w sensie brak konsekwencji. Nie, no oczywiście, to Niemcy grają podwójną rolę, to jest taki podwójny agent. A tutaj to jest najsłabszy element. I wielu były polityków niemieckich, przecież kanclerz Schröder. Na garnuszku był Putina, no oczywiście był w zarządzie przecież Nord Stream, więc Putin go karmił, nie bez powodu Putin go karmił, byłego szefa rządu niemieckiego. Dokładnie, kanclerza. Z ogromnymi wpływami, więc kanclerza. No więc nie, no Niemcy tutaj prowadzą bardzo, bardzo taką dwulicową grę i nie mam żadnych wątpliwości, że wbiliby nam przysłowiowy nóż w plecy, gdyby doszło do takiej możliwości. Więc wcale nie jestem pewny, że gdyby Ukraina miała ulec Rosji, wcale nie jestem przekonany, czy Niemcy przyszliby albo przepuściliby wojska amerykańskie, przepuściliby w celu obrony Polski. Nie jestem taki przekonany. Może by się okazało, że nagle te amerykańskie Abramsy to są wysokoemisyjne i nie przepuściliby ich do Polski. To jest tysiąc różnych powodów, no. A przypuśćmy jeszcze jeden scenariusz. Powiedzmy, Ukraina, okej, nie daje się, jest coraz mocniejsza, mocniejsza. No i w pewnym momencie mamy bardzo mocnego sąsiada tutaj, ukraińskiego. Pytanie, czy militarnie jesteśmy na to przygotowani? No bo czasami przyjaciele przestają być przyjaciółmi, prawda, w pewnym momencie. No nie, tego się nie obawiam w najbliższych kilkuset latach. W perspektywie najbliższych kilkuset lat, a to dlatego, że tam... tyle krzywdy zostało uczynione tym Ukraińcom. Będzie ciężko się pogodzić. Ciężko im się będzie pogodzić z Rosjanami i zwrócić przeciwko Polsce. Ja nie mam wątpliwości. To jest nasz aliant. Sojusznik. Na pewno tak. Ale sojusznik taktyczny Ukraina. Więc nie mam wątpliwości, że to nie jest nasz przyjaciel. To oczywiście nazywamy rzeczy wprost. Ale dopóki będzie tam taka nienawiść, a tą nienawiść wywołali Rosjanie, to nie obawiam się w żaden sposób siły ukraińskiej. Nie. Czy pamięta pan... jak były podchody do tej inwazji szerszej na Ukrainie, było tuż po zajęciu Krymu, nagle Rosjanie zaczęli testować, oczywiście przez polityków niby słabo wiarygodnych rosyjskich, ale zaczęli testować, czy my się przyłączymy do tego. Był taki polityk, tak, Żyrinowski, tak, mówił, no zobaczcie, my sobie weźmiemy kawałek Lwów, tak, prawda? Tak. I w tym momencie były takie prowokacje. Były, prawda? My powiedzieliśmy twardo nie, ale to było sondowanie, co my zrobimy. No tak, to było takie granie na naszych instynktach, takich najniższych. To byłby ogromny błąd taktyczny, to sobie powiedzmy wprost, bo to byłaby powtórka tego błędu taktycznego, który popełniliśmy. Pomimo, że mieliśmy argumenty za tym, żeby przyłączyć się, no niestety, no bo to była reakcja na to, co Czesi zrobili w 2019 roku, jak nam zabrali Zaolzie, kiedy myśmy walczyli z bolszewikami. 2019-20. Tak. Przepraszam, 1920, kiedy Polska krwawiła na wojnie z bolszewikami, to Czesi nam wbili nóż w plecy i zabrali nam Zaolzie. Dokładnie. Tylko trzeba było, no właśnie, tylko trzeba mieć... te rządy sanacyjne, no niestety już zabrakło Piłsudskiego, Piłsudski już nie żył i nie mieliśmy tej klasy polityka, bo Rydz-Śmigły, marszałek Rydz-Śmigły nie był tej klasy politykiem i
uważał, że to jest dobry moment, żeby się odegrać za tą zdradę Czechów. Czyli niejako formalnie się nie przyłączyliśmy do ataku z Hitlerem, nie byliśmy sojusznikami Hitlera, ale zrobiliśmy Hitlerowi PR. I potem Hitler miał czystą propagandową pożywkę. Pożywka, dokładnie. I co pokazał stolicom europejskim? Nie pomagajcie Polsce, bo Polacy najechali Czechów. No, więc no, na szczęście no, uczymy się na błędach i tego typu błędu nie popełniliśmy podczas tego, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. No ale mądry się uczy na błędach. No. Nie wiem, czy pan wie, jakieś 2 miesiące temu, pomimo, Putin jest powiedzmy banowany przez jakieś korporacje takie telewizyjne wielkie, ale udzielił wywiadu znanemu amerykańskiemu dziennikarzowi Carlsonowi chyba. Na zasadzie YouTube'a, prawda? Bardzo, tam chyba z wyświetleń 2 miliony, prawda, na YouTubie, ale generalnie moim zdaniem punkt był dla Putina, dlatego że on poruszał tematy historyczne, on właściwie taki wykład historii prowadził, a on nie miał pojęcia, ten Amerykanin, o czym on mówi, więc on właściwie mógł tylko słuchać. Punktował go, tak. Więc można powiedzieć, że Putin wygrał, że tak powiem, to starcie w mediach takich internetowych. Nie wiem, czy pan to widział? Tak, znam. Clark. Bardzo dobry dziennikarz zresztą. Dał się wciągnąć po prostu. Dał się wciągnąć w grę Putina. Na grunt, który on nie ma pojęcia. Putin to jest były KGBista, pamiętajmy, on zna tę grę. Więc dał się wciągnąć w jego grę i to Putin go rozegrał, wykorzystał go medialnie. Oczywiście, on nową historię. Ja nie wiem, gdzie studio. Dobra. Dobra. W każdym momencie się powoli pana wołają. Generalnie bardzo dziękuję za chwilę takiej rozmowy politycznej, geopolitycznej. Skakaliśmy na różne, że tak powiem, rejony geopolityczne. Bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze będziemy kontynuować. Dziękuję również. Do usłyszenia. Jacek Molański z nami. Cześć.